Siemanko Bartki, ja stęskniłem się za wami i za vlogowaniem. Dzisiaj jest taki wyjątkowy fajny dzień, że pomimo, że tak jak widzicie w Gdyni jest śnieg, jest śnieżno, zimno i mokro, to udamy się w specjalne, szczególne miejsce, gdzie damy radę coś tam pośmigać. W Gdyni, pod estakadą, czyli takim dużym mostem, jakiś czas temu wygraliśmy projekt budżetu obywatelskiego i zbudowali nam mini rampę, która dzięki temu, że jest pod mostem, jest kryta i jest suchutko nawet zimą. Tak więc dzisiaj będziemy śmigać na mini rampie. Z przyjemnością wam pokażę jeszcze tą mini rampę. Spójrzcie, o! Wygląda następująco. Jest duża, jest stosunkowo wysoka, ma prawie 2 metry, ma bardzo szeroką półkę. Tak jak widać. I jest to bardzo fajna opcja dla mnie, dla streetowczyka, który nie do końca umie latać na kwaterach, gdyż albowiem mogę katować triki na półę. Potrzebujemy chwilę, żeby ogarnąć mi rampę, pozamiatać. Ja mam swoje rytuały, muszę się porozciągać, założyć ochronki i zaraz lecimy z nagrywkami. Stay tuned. Dobra Mortki, ja już się rozgrzałem, mini rampa ogarnięta. Nie będę wam tym razem pokazywał całej swojej rozgrzewki, bo już to wcześniej robiłem. Zakładamy ochronki i lecimy. Drodzy streetowcy widzowie, mam nadzieję, że się nie obrazicie dzisiaj, ale nie dość, że mam tylko dwa pegi, to mam jeszcze kasetę dzisiaj, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że jesteśmy na mini rampie i cztery pegi i free coaster mi się tutaj nie przydadzą. A tak to mogę chociaż porobić tapy. A, no i jeszcze chciałem wam się pozwolić na jedną rzecz, że nie zdziw się, jak dzisiaj nie będzie nie wiadomo jakich flerbek, flipów i tak dalej, bo ja jestem streetowcem, ja się wychowałem na schodach, na rurkach, na poręczach, na boksach. Dla mnie kwatery to jest czarna magia, ale pomimo tego, że nie do końca umiem na nich jeździć, mam nadzieję, że dzisiaj się uda skleić parę fajnych triczków, które sobie zaplanowałem, tak więc zobaczymy. Ja już cały zwarty, gotowy, nawet po wstępnej rozgrzewce. Już od razu zdążyłem się wywalić przy manualu. Spróbuję nagrać dla was najbardziej podstawowe sztuczki. Rozgrzejmy się jednak jeszcze, bo ta wywrotka to mówi, że czas się jeszcze poruszać. Tak więc lecimy z podstawowymi sztuczkami, a potem spróbujemy coś zadziałać. Dobra miski, jak na streetowczyka przystało, porobiliśmy parę rzeczy ala parkowych, teraz porobimy parę rzeczy na półę, żeby sobie przypomnieć, rozgrzać się, a potem może coś pokombinujemy, nie wiem, zobaczymy jak kreatywność nas poniesie, zobaczymy, zobaczymy. Dobra miski, zamieniamy się w parkowych świrów, tryb parkowczyk odpalony, próbujemy whipa do tapa, magiczna miksturka mocy i lecimy. Mam nadzieję, że uda się to skleić dla was. To jest jakaś masakra. Całą godzinę się męczyłem z tym triczkiem. Specjalnie wrzuciłem wam tyle tych prób, żebyście zobaczyli, żebyście się powiedzieli razem ze mną i zrozumieli, jak bardzo to jest męczące. Zrobiłem brzydko i wiem, że nie powinno się liczyć, ale chciałbym zrobić jeszcze parę innych triczków i już za długo siedziałem na tym, tak więc mam nadzieję, że mi wybaczycie. I tak jak na streetowczyka to jest całkiem sporo, tak więc no. Chwila oddechu.
łyk kawki i spróbujemy coś porobić jeszcze na koterach po prostu. Tak więc do zobaczyska zaraz na rowerze. Misiaki, nagrywam dla was jeszcze te trzy triczki na koterze. Mogą być brzydkie. Chciałbym je po prostu zrobić, bo mnie ten whip do tapa wykończył totalnie. Nagrywamy trzy triczki i myślę, że powoli spadła do domu. Zanim skończymy ten odcinek, chciałbym wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Chciałbym was zaprosić na stronę jarapparel.pl. Znajdziecie tam takie czapki, znajdziecie tam takie bluzy. Dodatkowo znajdziecie poradnik, bardzo przydatny poradnik, w którym opisuję wszystkie części, jakie są, na co warto zwrócić uwagę, na jakie parametry, jak to może wam pomóc. Naprawdę możecie sobie ułatwić życie na BMX-ie, wybierając odpowiednio części pod siebie. Tak więc serdecznie was zapraszam na stronkę. A teraz na pożegnanie zrobimy jeszcze streetowy akcent, żeby nie było, że jesteśmy tylko parkowczykami. Tak więc ostatni triczek na dzisiaj i kończymy. I tym streetowym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Dziękuję ślicznie i kłaniam się nisko wszystkim, którzy oglądali ten odcinek i wytrwali do końca. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli mogę mieć do was prośbę, zostawcie subskrypcję albo dajcie znać, czy wam się podobało. I co? Mam nadzieję, że do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!